Szanowni Państwo, mam przyjemność Państwa powitać w Domu Zwierzynieckim w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa przy ulicy Królowej Jadwigi 41. Mam pewien problem właśnie z użyciem właściwego słowa. Powitać na wystawie, na wydarzeniu, na warsztatach. No mam z tym kłopot, przyznaję, ale myślę, że po prostu witam Państwa serdecznie w Krainie Bajek Ludwika Jerzego Kerna po prostu. Proszę Państwa, chcę przywitać serdecznie w dniu dzisiejszym, na dzisiejszej uroczystości, w sposób szczególny i w pierwszej kolejności panią profesor Martę Stępnicką-Kern. Dziękuję za tyle brawa. I skoro przywitałem panią profesor, to oczywiście witam też pana Krzysztofa Kerna. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym bardzo istotne, ważne, no właściwie najważniejsze są dzieci, więc witam wszystkie małe, większe, największe, całkiem duże dzieci. Dzisiaj mamy przyjemność spotkać się w naszym oddziale, w Domu Zwierzynieckim. Tutaj na Zwierzyńcu Dom Zwierzyniecki, ten oddział działa w tej formule, właśnie w formule Domu Zwierzyńskiego od 3 lat. To może lepiej tak? Jak lepiej? Tak, bo po prostu z tyłu. Proszę Państwa, ja oczywiście, ja sam tu muszę wysiąść. Oczywiście zapraszamy, tak? Przed Wami, bo tak będę zawsze do kogoś tyle, a nie chciałam. A z tyłu siedzi. Dwie moje ukochane osoby, trzy. Pani doktor, pan kanclerz i pan mój ukochany dziekan. Nazwisk nie wymienię, niech będzie tajemnica. Proszę Państwa, ja chciałam przede wszystkim powitać tych dla mnie najważniejszych, czyli wszystkie dzieci, które tu przyszły. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, że są i ładne i grzeczne na razie. I proszę Państwa, ja chciałam oczywiście przywitać te dzieci, które już
przestały być dziećmi, ale niedługo mogą wpaść w ten etap dziecinnienia, czego życzę wam, bo z własnego doświadczenia mówię wam, jest to bardzo przyjemne. Proszę państwa, ja chciałam przywitać tutaj dwie osoby, ale właściwie dwie instytucje, bo resztę nie będę wymieniała, które są bardzo bliskie mojemu sercu i od których otrzymałam ogromną, dużą ilość ciepła i serdeczności. To jest właśnie przedszkole numer 32 w Krakowie imienia Ludwika Jerzego Kerna. Gdzie przez wiele lat się odbywały festiwale krakowskie, ogólnokrakowskie, tam w tym przedszkolu festiwale Ludwika Jerzego Kerna. I nie zapomnę chłopczyka, który właśnie zaczynał i był Ludwikiem Jerzym Kernem, był miał eleganckie ubranie, był w krawatce i mama się zapytała, czy jest dobrze ubrana. Ja mówię, proszę panią, mój mąż w krawatce nie chodził, ale to jest bardzo ładne. Bo przynajmniej ludzie, dzieci myślą, że był taki elegancki. I proszę pana. I on zawsze tak zaczynał. Ludwik Jerzy Kern. Uważam, że to był pięknie wykonany na zapowiedzi. Druga instytucja, którą muszę przywitać, również bliska memu sercu i bliska sercu syna mego męża Krzysztofa, który tu jest, to jest szkoła numer 4 w Jastrzębiu Zdroju imienia Ludwika Jerzego Kerna. Panie Krzysztofie, przyjechały specjalnie na dzisiejszy dzień. Ja serdecznie panią dziękuję. Pani dyrektor Maria Mazurek, pani pedagog, nauczycielka Maria Matyja. A trzeciej pani, przepraszam, nie znam nazwiska, ale bardzo miła jest, więc kłamałam. Proszę państwa, panie Piotrze, jeszcze szybciusieńko. Bo chciałam powiedzieć, że... Czy może pan troszeczkę? Ja się nie wywrócę jeszcze. Przedszkole, to co państwo widzicie tutaj naokoło, ten jakby taka rolka filmowa, bo tego było dużo więcej, taka, to myśmy dostali, ja mówię myśmy, nie myśmy, tylko Ludwik Jerzy Kern dostał, ale ja się już tam podlepiam do niego. Nie powinnam tego robić. I to przysłały nam dzieci francuskie od tłumacza, pana Erela, Jean-Pierre Erel, w takiej miejscowości 200 km od Paryża, którego żona była przedszkolanką. I tam oni pod wpływem Ferdynanda Wspaniałego i rozmaitych jeszcze wierszy, które on przetłumaczył, namalowali ten cały jakby fresk kolorowy z wierszy Kerna i przysłali nam. Tego było, prawda, takie dwie duże rolki. I pani teraz wypożyczyła to na to, nie wiem, czy nazwać wystawę, czy nazwać na to wydarzenie, pan myśli? Pan jest optymista. Ja panu, ja jestem pełna podziwu dla pana optymizmu. A tu w środku te rysuneczki to są ukochane moje rysunki, tam brakuje żyrafy mojej ukochanej. To są rysunki przedszkola numer 32. I tu były rysunki również prawnuczek. Prawnuczek Kerna i nie wiem gdzie się podziały, proszę pana. Są. Gdzie? W magazynie. Wybaczmy. To
właściwie wszystko, co chciałam zadać, bo dzieci się będą śmiertelnie nudziły, jak jeszcze coś powiem. A czekamy na występy. Bardzo jestem ciekawa, co tam żeście zrobiły. No to tyle. Panie Piotrze. Dziękuję bardzo. Cóż mogę powiedzieć? Chciałam panu pogratulować, że pan to wszystko ogarnął w końcu, bo nie miałam najmniejszej nadziei, że to się stanie. Przepraszam, ale mówię prawdę. Nieraz panu tą prawdę mówiłam, bo jestem przyzwyczajona. Jeszcze babcia mnie uczyła, mów zawsze prawdę. I dobrze na tym wyjdziesz. Chyba wyszłam dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tą prawdę i za wiarę w to, że jednak się udało, prawda? Od pana Adama Golca, od pana Bogdana Krężela i naszych przyjaciół. Tak więc tam będziemy mogli się zapoznać z postacią pana Ludwika. Wydaje mi się jednak, że wystawa biograficzna o panu Ludwiku jeszcze czeka na swój czas, powiem tak. I mam nadzieję, że wkrótce... Czasu nie ma dużo, bo ja to muszę zrobić, a ja już tego czasu nie mam. Panie profesor, liczymy na to, że będzie ta wystawa. Natomiast dzisiaj gromadzimy się w świecie bajek Ludwika Jerzego Kerna, czyli wokół działalności pana Ludwika, który bogatej bardzo, jak będziemy mieli okazję się również na dole przekonać, czyli jego twórczości dla dzieci. Szanowni Państwo, nie przedłużając, ja życzę Państwu, a przede wszystkim dziękuję serdecznie. Miejsca, my się troszkę schowamy na bok. Da pan radę? Zasłanie, tak? Jeszcze? Proszę, próbujcie siadać. Jesteśmy przedszkolem niezwykłym numer 32, którego patronem jest właśnie Ludwik Jerzy Kern. Witamy również panią Martę Stebnicką, żonę patrona, i zapraszamy na program artystyczny poświęcony pamięci naszego patrona Ludwika Jerzego Kerna. Tradycją naszego przedszkola jest hymn o naszym patronie. Posłuchajcie. Wilki, lisy, koty, psy.
to wiersza pana Ludwika Jerzego Kerna pod tytułem Konik Polny i Mrówka. Skacze konik polny po łące.
Jestem głodny, co tu kryć? Niech mi pani coś pożyczy, czym do wiosny mógłbym żyć. Wiosną daję słowo święte, wszystko oddam ci z procentem. Śmieszny jestem, mrówka na to. A co robił całe lato? Co robiłem lato całe? Nic. Tańczyłem i wzdychałem. Ubawiłem się sąsiadko, ubawiłem się jak dziadko. Nie zalmijcie się to wcale. Jeśli nie masz dziś co jeść, chęć i wzykaj się dalej. Proszę bardzo.
takim występie to mam najmniejszych szans, proszę Państwa. Po tym, co widziałem przed chwilą. Nie, dziękuję. Mam coś napisać o mnie. A ja tego nie lubię ogromnie. Ja lubię pisać o zwierzętach, mówiąc szczerze. Więc może szkoda, że nie jestem zwierzę, bo wtedy bym napisał o sobie o wiele ładniej. A tak to nie wiem, jak wypadnie. Brawo, brawo, brawo! Serdecznie. Witam. Dzieciaki, zobacz, jakie się do Was przybyły. Przez najbliższe półtora miesiąca będziemy się wspólnie bawić, tak? To teraz będzie ciekawe, żeby z Tobą zrobić zdjęcie. I mały poczęstunek będzie, tak? Tak. Dobra, to robimy zdjęcie w takim razie. Musisz tutaj gdzieś się ulokować między dzieciakami. Ale dalej. Zosiu.